Dzisiaj postanowiłem nagrać dla Państwa taki luźny odcinek o życiu, o tym, jak zmienia się świat, o tym, jak zmienia się postrzeganie przez młodych ludzi różnych takich bardzo przyziemnych rzeczy. A nakłoniły mnie, proszę Państwa, do tego tematu Państwa komentarze pod ostatnim filmem z Austrii, w którym pokazałem Wam wioskę w Austrii, która stoi twardo za gotówką i odmawia przyjęcia płatności kartą. Zacznijmy, proszę Państwa, od tego, że żyjemy w czasach cyfryzacji. Coraz mniej osób czyta już gazety. Ja nie pamiętam, kiedy trzymałem gazetę w ręku. Mało kto już ogląda telewizję. Wiele osób z moich znajomych, szczególnie w Polsce, mówi otwarcie, że oni w domu telewizora nie mają. Ale to często odnosi się może nie do końca do telewizora jako maszyny, tylko do telewizji w sensie kanałów telewizyjnych. Tradycyjne media, takie właśnie jak telewizja, radio, gazeta, zawsze może nie były takie całkowicie bezstronne, ale one po prostu pokazują Wam świat, kreują Wasze poglądy wedle poglądów właściciela tej stacji telewizyjnej czy też stacji radiowej. Natomiast trochę co innego, mówię tylko trochę, bo oni też mają swój regulamin, algorytm, który kieruje się jakimiś tam zasadami, ale no jednak troszeczkę inaczej działają współczesne media, takie jak Facebook, YouTube, Instagram, czy też inne media, które mniej lub bardziej możemy określić socjalami. One mają wbudowany algorytm, który ma wyczuć to, czym Wy się interesujecie i dobrać Wam odpowiednie treści. Jest to, proszę Państwa, przede wszystkim po to stworzone, aby ta bańka utrzymała Waszą uwagę, aby Was złapać, ponieważ wtedy dopiero platforma zacznie zarabiać. Bańka ta, proszę Państwa, potrafi być niebezpieczna, dlatego że może nas umocnić w poglądach, być może nawet w fałszywych poglądach, oderwać nieco od rzeczywistości, nie pokazać innego spojrzenia, drugiej strony. Nie chcę teraz za bardzo się tutaj rozwodzić, dawać tysiące przykładów. Może wydać coś w sekcji komentarzy. Mam nadzieję, że rozumiecie, co chcę Wam przekazać. A jeśli dalej mnie nie rozumiecie, to zajrzyjcie na YouTube bez zalogowania się na swoje konto. Otwórzcie nowe konto na Instagramie. Czy skasujcie historię w Waszej przeglądarce. Jestem w parku, w jednym z niewielu parków, gdzie jeszcze można z psem wchodzić. Chociaż myślę, że jakby dzisiaj ochroniarz stał na wejściu, to też pewnie nie wpuściłby tej kobiety z tym pięknym psiaczkiem. Hi. Zanim przejdę dalej, cykliczny apel, który będzie pojawiał się jeszcze przez jakiś czas, chyba że zakończą się te ciężkie czasy. Proszę Państwa, no na YouTube coś tam się dziwnego wydarzyło z algorytmem i wielu takich YouTuberów jak ja, którzy no nie są od lat na tym YouTubie, mają stosunkowo świeże subskrypcje, nagle zasięgi nam są bardzo przycinane. Dlatego proszę Was teraz o łapkę w górę, nic Was to nie kosztuje, a mnie bardzo dużo pomoże. 60% z Was ogląda moje filmy, ale nie subskrybuje. No jest mi przykro, nie wiem, czy wstydzicie się mnie, czy co. Bardzo proszę o subskrypcję i sprawdźcie, czy macie obok tych subskrypcji zaznaczone powiadomienia. Dlatego, że bardzo dużo osób ostatnio mi donosi, że w ogóle nie dostają żadnych informacji, że nowe kanały, że nowe filmy wpadają na mój kanał. To nawet bliscy znajomi ostatnio, kolega do mnie napisał, mówi, ty, 3 filmy u ciebie były, a ja nie dostałem ani jednego piknięcia na mojej apce. Wydaje mi się, że częściowo bańka taka sprawiła, że wielu z Was jest przekonanych, że w Polsce nie przyjmie się cyfrowy pieniądz, że Polacy kochają gotówkę. Słuchajcie, ja już o tym mówiłem po tym, jak po 4-letniej przerwie spowodowanej COVID-em wpadłem do Polski w zeszłym roku na wakacje. I mówię, tu się nie używa w tym kraju już gotówki. Wtedy napisaliście mi w komentarzach, że a u mnie to używają. Pół roku siedziałem teraz w Polsce i dalej uważam, że Polacy odeszli już od gotówki. I to nie jest tylko młodzież. Słuchajcie, ludzie, nawet nie tylko z mojego pokolenia, już taki najmłodszy nie jestem,
prawie 40 już. Jestem z końca grudnia 84, ale nawet ludzie pokolenia moich rodziców, wszyscy wszędzie w żabce, na stacji paliw, w markecie, niemalże każdy wszędzie płaci kartą, albo nawet widzę, że nawet osoby starsze płacą już zbliżeniowo telefonem przy pomocy funkcji NFC w telefonie. Wszędzie. Mam wrażenie, że już w Polsce człowiek jest wręcz niemile widziany, jak wyciąga gotówkę. Zdarzyło mi się, w jakimś markecie byłem większym, że zdarzyło mi się, że miałem banknot 200-złotowy i kobieta po prostu nie miała jak mi wydać w gotówce. A na przykład u mnie w Łodzi na bazarku truskawki kupowałem i okazało się, że zapomniałem portfela, co mi się bardzo często zdarzało na samym początku, jak tej naszej przygody półrocznej w Polsce, bo po prostu nie byłem przyzwyczajony do noszenia portfela. Zapomniałem portfela i mówię, czy można jakoś inaczej zapłacić, może blikiem czy coś. No powiedziała, że spoko, nie ma problemu, może pan przelać na mój telefon. Podała numer telefonu, czego w Chinach nie ma, że telefon jest zintegrowany, numer telefonu jest połączony z waszym kontem bankowym. I niepotrzebne są dane osobowe, numer konta bankowego, wystarczy numer telefonu komórkowego. Blik! Słuchajcie, panie, czy wy wiecie, czy państwo wiedzą, że blik jest wynalazkiem polskim? To Polacy opracowali funkcję płatności blikiem? Ja absolutnie nie jestem za tym, aby wykasować gotówkę, aby zabronić po prostu z naszego systemu płatności, usunąć tą formę płatności. Ale jeżeli mówicie mi, że w Polsce Polska stoi gotówką, to nieprawda. Naprawdę na tle Europy myślę, że jesteśmy krajem wiodącym, który z wielką przyjemnością korzysta z płatności bezgotówkowych. Wydaje mi się, że ze wszystkich krajów europejskich jesteśmy najbardziej chińscy, czyli najbliżej tego stanu rzeczy, jaki jest obecny w Chinach, gdzie tej gotówki właściwie już nie ma w obiegu. Ja doskonale rozumiem, dlaczego kochacie gotówkę, dlatego że przede wszystkim gotówka daje tą wolność, dokładniej to anonimowość, brak kontroli. Ale wiecie, to jest właśnie chyba jedyna przeszkoda, która sprawia, że jeszcze w Polsce są zwolennicy gotówki. Jeśli nasz rząd podszedłby do obywateli, tak jak to się dzieje w Chinach, to już dawno byście gotówki nie widzieli. Dlatego, że w Chinach ludzie przyjmują dziesiątki, a nawet czasami setki tysięcy złotych na konta prywatne, w banku, w Alipayu, w WeChacie, czy też na inne portfele elektroniczne. I nikt się nie pyta, skąd są te pieniądze. Bank się was nie zapyta i na pewno Urząd Skarbowy nie zadzwoni do was, nie wpadnie z kontrolą, żeby się zapytać, skąd się wzięły te kilkaset tysięcy złotych na, nie wiem, zakup samochodu czy mieszkania. Nie męczą o to ludzi. Jasne, jeśli jest jakaś już duża firma, to wszystko musi być sformalizowane, ale w bardzo dużym stopniu jest jeszcze to, co ja określam swobodą gospodarczą. Być może, kochani, nie każdy zgodzi się z moich rówieśników, ale myślę, że młodsi tutaj przybiją mi piątkę. Otóż ja, słuchajcie, nie czuję się dobrze z gotówką. Czuję podświadomie, że mam pieniądz, że, no wiecie, no mam te fundusze w momencie, kiedy są one w formie cyfrowej. Natomiast gotówka sprawia, że no mam taki niedobór w aspekcie bezpieczeństwa. Dlaczego? Słuchajcie, kiedy ja mam gotówkę w portfelu i na tej gotówce bazuję, to ja nigdy nie wiem, ile ja mam pieniędzy. No po prostu co chwilę otwieram ten portfel i go przeliczam, bo nie jestem pewien, czy mi starczy, żeby zatankować paliwo, czy mi starczy, nie wiem, na to, żeby pójść do marketu. Nie pamiętam po prostu, ile tego papieru jeszcze zostało w portfelu. Powiem wam więcej, jeżeli mam na przykład, no nie mam portfel, ale oldschoolowo trzymam gotówkę, plik gotówki
gdzieś w kieszeni. To też, no, nie pamiętam nigdy, ile mi tego hajsiwa jeszcze zostało. Martwię się, szukam tego co jakiś czas, czy to było w koszuli, czy w tych spodniach, czy w innych spodniach. Martwię się, że może ją zgubię, że mi się wyślizgnie z kieszeni, czy też wypiorę, czy może jakoś uszkodzę te banknoty. I doszło już nawet do tego, ja to zauważyłem dopiero po fakcie. Słuchajcie, spędziliśmy w Turcji parę dni i miałem z sobą kartę wielowalutową. I doszło do tego, że ani razu nie trzymałem ich lokalnej waluty w ręku. Nie mam pojęcia, jak te liary czy liry w ogóle wyglądają. A nie? Przepraszam, raz mnie spotkał dyskomfort. Mały dyskomfort, małe poczucie właśnie braku bezpieczeństwa. W momencie, kiedy na bazarze facet wydał mi w dolarze amerykańskim. I patrzcie, właśnie mam gotówkę w ręku i jest problem. Co ja z tym zrobię? Czy jest może to fake, czy może jest podróbka? Sprawdzam pod światło, macam to. Nie ma takich problemów z cyfrową walutą. Ktoś mi teraz napisze może w sekcji komentarzy, no ale co się stanie, jeśli jakiś wirus się wkradnie, czy szlak trafi ten bank? No ale co się stanie, jeżeli, nie wiem, dom wam spłonie z gotówką? Nic nie zrobicie. Natomiast zawsze można udowodnić, na przykład jaką kwotę posiadałem w banku. Zawsze gdzieś jest jakiś rejestr. Jest raport, jest historia. Można zawsze znaleźć ślad transakcji elektronicznej. I to mi daje poczucie bezpieczeństwa. Nawet jak ktoś, powiedzmy, skopiuje moją kartę płatności, ale to tam też są wszędzie limity, tak? I teraz moja żona jest za granicą i korzysta z mojej jednej karty bankowej. Za każdym razem, jak tam płaci, to od razu mam na telefonie powiadomienie, że nastąpiła transakcja. Ale powiedzmy, że ktoś mi jednak jakoś tam skopiuje, czy skasuje mnie za coś, czego nie kupiłem. Bank jest w stanie tutaj, nie zawsze, ale no, mogą wam te pieniądze zwrócić, mogą was na tą ewentualność ubezpieczyć. Miałem zresztą taką akcję ostatnio, że zgłosiłem, tam mi pobrano z karty jakieś 20 dolarów i to zgłosiłem, że ja tego nie kupowałem i nie wiem, czy mi bank w ogóle nie zwrócił tej kwoty, ale później się okazało, że to jest skleroza, że no wiecie, no uzupełniłem moje dane w jednej aplikacji, którą potrzebowałem, z której potrzebowałem skorzystać. Wpisałem tam moje dane do płatności i potrzebowałem tą aplikację tylko na miesiąc, a później zapomniałem anulować tą subskrypcję i myślę, że dużo tego typu aplikacji właśnie też w ten sposób zarabia. Ja zdaję sobie sprawę z tego, że ten film przyjaznego odbioru nie będzie miał i tu się będzie działa teraz wojna albo po prostu lincz na mnie, dlatego że prawie jakieś 40% moich widzów są to ludzie po 50, od 50 do 70 lat. Później kolejne jakieś 40% to są widzowie mniej więcej w moim przedziale wiekowym, czyli 30-40 lat tego pokolenia. I to są ludzie, którzy no jednak jeszcze są przywiązani do gotówki. Ale wierzcie mi, że kolejne pokolenia, pokolenie mojego syna i w ogóle pokolenie współczesnych nastolatków nie będą już korzystać z gotówki. Jeszcze jedna taka ciekawostka, która myślę, że was na sam koniec już po prostu rozniesie. Wiecie co, ja mam kontakt z młodymi ludźmi, dlatego że zatrudniam u siebie dzieciaki świeżo po studiach, bez doświadczenia. Ja wolę takich młodych ludzi jeszcze i chętnych, żeby działać, żeby ciężko pracować i ludzi, którzy nawet nie mają doświadczenia. Mnie jak najbardziej pasują, bo wolę ich wyszkolić po swojemu, żeby pracowali tak, jak ja lubię. I czasami z nimi w wolnej chwili rozmawiam, gdzieś tam jadąc samochodem, czy na jakichś spotkaniach, żeby tylko nie było o tej pracy. I słuchajcie, teraz zatrudniłem znowuż kolejnego człowieka, on ma tam też około 20 lat. Młody chłopak, który wychował się w Shenzhen. Shenzhen to jest nowoczesna metropolia w Chinach. I słuchajcie, on ma 20 lat. Nie interesuje się motoryzacją. Po prostu no, nigdy się nie interesował samochodami, ma inne hobby. Wychował się w tak nowoczesnym
mieście, w którym od prawie dekady już, no może nie od dekady, no może nie od 10 lat, ale od 5 lat już naprawdę dominują elektryki w Shenzhen. U niego w rodzinie tata miał elektryka, autobusy są elektryczne, jeździł taksówkami pewnie tylko i wyłącznie elektrycznymi, a przynajmniej od tego czasu, wiecie, nastolatka, kiedy zaczął rejestrować i zwracać na to uwagę, to miał przede wszystkim dostęp do samochodów elektrycznych. I my ostatnio jedziemy do jednej fabryki, on jest teraz na 3-miesięcznym okresie próbnym, samochodami się nie będzie zajmował. Jedziemy do jednej fabryki i on zupełnie poważnie, ja myślałem, że coś źle zrozumiałem po chińsku. On, jak mocno przycisnąłem po gazie, to zupełnie poważnie zapytał mnie, dlaczego samochód walczy, dlaczego jest brum brum. Rozumiecie to? Że już, ja myślę, że on jest takim może jeszcze rzadkim przypadkiem, ale już powoli wchodzimy w taki okres, kiedy dla młodych ludzi jest czymś zagadkowym, dlaczego samochód, silnik spalinowy walczy. Bo oni są przyzwyczajeni do pojazdów elektrycznych. Powoli samochody spalinowe dla nich tutaj w Chinach są tym, czym dzisiaj w Polsce może dla współczesnego nastolatka telefon na kablu. Mam nadzieję, że spodobał Wam się dzisiejszy odcinek. Jeśli tak, to łapka w górę. Dajcie tą subskrypcję swojemu ulubionemu YouTuberowi z Chin. Tak sobie tutaj słodzę. Dziękuję za Wasz poświęcony czas. Myślę, że kolejne odcinki już będą w nowym formacie. Są one już szykowane. Są szykowane i będzie to trochę co innego. Mam nadzieję, że dla Was powie w świeżości na tym kanale. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zaijian.